czas na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5, Maria Kowalewska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nowy okres zasiłkowy powoli się kończy z ostatnim dniem lipca. Czy urzędnicy MOPR-u od 1 sierpnia będą mieli więcej pracy? Mówi się o tym gdzieś, co jakiś czas o tym słyszymy. Zdecydowanie więcej pracy. Tak jak co roku zaczynamy przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny. No i w tym roku doszło nam 500+. A w 500+ też podobno radykalne zmiany? Jak to się ma do rzeczywistości? W 500+ największą chyba taką zmianą jest, ta największa zmiana dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy deklarują samotne wychowywanie dzieci. Tutaj zostanie przyjęta zasada taka sama, jak jest przy świadczeniach rodzinnych, przy zasiłku rodzinnym. Osoba samotnie wychowująca dziecko będzie musiała udokumentować nam, że na przykład posiada alimenty od drugiego z rodziców dziecka. I wtedy? No i wtedy świadczenie otrzyma. Inne świadczenia to? Świadczenia rodzinne, to tak zasiłki rodzinne inaczej mówiąc. Kwotowo jak to się ma? To jest, świadczenia rodzinne zależą od wieku dziecka. 95, 124 i 135 to jest do 5 roku życia 95 zł, 5, 18 rok życia 124 i powyżej 18 roku życia 135 zł zasiłek rodzinny wynosi. A fundusz alimentacyjny? Fundusz alimentacyjny przysługuje w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie więcej jak 500 zł na dziecko. A ile osób korzysta z pomocy państwa w Suwałkach? Proszę pana, no sporo. W tym półroczu to już mieliśmy na przykład ponad 7 tysięcy dzieci skorzystało z świadczenia 500+. Dzieci, nie rodzin. Ponad 5 tysięcy, dzieci wychowywane są w ponad 5 tysiącach rodzin. Ponad 2 tysiące rodzin korzysta ze świadczeń rodzinnych. No generalnie, bo generalnie osoba, która korzysta ze świadczenia 500+, to i automatycznie kwalifikuje się do świadczeń rodzinnych, więc te rodziny się dublują. Te 500+ nie wpływa na tę kwotę? Nie, nie, nie. To jest świadczenie, które praktycznie nie jest do niczego liczone. Dochód osiągany z tego świadczenia. Te liczby osób korzystających z państwa pomocy to rosną, maleją? Rosną, zdecydowanie rosną. Świadczenie wychowawcze, te tak zwane 500+, no to w pierwszym półroczu na przykład ponad 100 dzieci więcej z niego skorzystało niż w zeszłym roku. Sporo, jak na Suwałki. Sporo, sporo, ale to jest takie widoczne, sporo się rodzi dzieci. A jeżeli chodzi o inne formy pomocy, na jakie mogą liczyć rodziny w Suwałkach u państwa, to? To świadczenia z pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju. Czyli na przykład? No zasiłki celowe, zasiłki okresowe, no, zasiłki stałe, część osób, pomoc w dożywianiu dzieci, opłacanie obiadów w szkole dla dzieci, więc różnorodność tych świadczeń, naprawdę gama jest bardzo szeroka. Spotykają się państwo z wieloma ludźmi codziennie, na co ludzie narzekają, jeżeli chodzi o ten byt, swój dzień codzienny? Jeżeli zwracają się u nas z wnioskiem o jakąś pomoc, to na pewno problemem jest sfera budżetowa w rodzinie, no. Ale myślę, że ta 500 bardzo polepszyła sytuację generalnie no prawie wszystkich rodzin. Jeżeli chodzi o wpływ tych 500 zł plus, ma się to też na plus na urodziny dzieci? Trudno mi powiedzieć, nie jestem statystykiem, ale no rzeczywiście, tych dzieci rodzi się trochę więcej. Nie wiem, czy to jest efekt 500+, czy może my tak jeszcze myślimy, że teraz wyż demograficzny rodzi dzieci, ten z lat 80. Czekamy na kolejne świadczenia, jeżeli chodzi o te dokumenty, które musimy wypełnić przy okazji 500+. Będzie tego więcej, mniej? Mniej, na pewno mniej. Przede wszystkim... To można też zrobić przez internet? Będzie można, tylko przez internet można złożyć póki co wnioski o 500+. Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne dalej w formie papierowej. Od przyszłego roku i świadczenia rodzinne będzie można składać przez internet, ale w tej chwili jeszcze nie. Zmienią się wnioski o wszystkie świadczenia. I o fundusz alimentacyjny, i o świadczenia wychowawcze i rodzinne. Graficznie one będą wyglądały zupełnie inaczej. Stąd moja prośba do wszystkich z państwa, którzy będą wypełniać te wnioski. Proszę je przeczytać.
wydaje nam się, że one są takie czytelniejsze niż poprzednie. Tylko, że te poprzednie obowiązywały od samego początku 2004 roku, więc ludzie się już przyzwyczaili do tej szaty graficznej chociażby, starych wniosków. Te są zupełnie inne. One bardziej przypominają zeszłoroczne z 500+. Więc myślę, że są bardziej czytelne. Tak jak przyglądamy się tym wnioskom, więc one są bardziej czytelne. Co się może zmienić, jeżeli chodzi o dokumenty 500+? Sporo informacji o rodzinach my pozyskujemy sami. Drogą elektroniczną, za pomocą takiego systemu informacyjnego Empatia, więc mamy dostęp do danych z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u. Więc te sprawy już nie są nam potrzebne. Będzie potrzebne w tej chwili, jeżeli któraś rodzina, któryś członek rodziny otrzymywał dochody nieopodatkowane jakiegoś typu, to tu będzie potrzebne oświadczenie. Generalnie to i osoby rozliczające się na podstawie przepisów ustawy o podatku zryczałtowanym. Tutaj to będzie musiała ta osoba nam dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Takie najczęstsze błędy, które można popełnić, bo o tym zawsze przy wypełnianiu jakichkolwiek dokumentów się mówi, to? Proste, takie najprostsze, nie wpisanie któregoś z członków rodziny do składu rodziny. Na przykład wnioskodawca często nie wpisuje siebie. Nie wpisanie PESEL-u członków rodziny. Wcześniej często nie podpisywanie we właściwym miejscu wniosku. W tej chwili podpis wnioskodawcy jest tylko w jednym miejscu, więc to ten błąd już myślę, że zostanie wyeliminowany. Ale generalnie największym błędem to jest właśnie skład rodziny. A mężczyźni też zwracają się jako samotni ojcowie do Sobolskiego MOPR-u? Tak. Ich jest zdecydowanie mniej, ale mamy. Mamy na pewno kilkunastu mężczyzn, którzy samotnie na przykład wychowują dzieci. To przypomnijmy raz jeszcze, od kiedy te zmiany mogą się pojawić? Zmiany będą obowiązywały od 1 sierpnia i wnioski również można składać od 1 sierpnia. Wnioski dostępne w formie papierowej będą dopiero w poniedziałek, bo dopiero je możemy drukować w piątek. Nam ministerstwo powiedziało, że te wzory, które są na ich stronach, nie ulegną zmianie, pomimo jeszcze braku podpisania ustawy zmieniającej. Ale na stronie internetowej już dzisiaj je umieścimy, więc jeżeli ktoś chce ściągnąć sobie, wydrukować i już tam w domu poczytać i wypełnić, to dzisiaj na naszej stronie MOPR-owskiej będą już wnioski do pobrania. Maria Kowalewska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, była Państwa i naszym gościem. Dziękuję.